Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie po przerwie. Przechodzimy do punktu drugiego porządku dziennego posiedzenia. Na wezwanie komisji stawił się pan Lech Antoni Kołakowski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Informuję o dokonywanym zapisie dźwiękowym pana świadka, przesłuchania przed komisją. Pan Lech Antoni Kołakowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dziewiątej kadencji. Był również sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i w okresie relewantnym dla prac komisji. Został wezwany. Może teraz będzie lepiej. Świadek został wezwany na okoliczność podejmowanych przez niego działań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celowości tych działań, w tym w szczególności kierowanej przez niego korespondencji i innych form komunikacji z ministrem spraw zagranicznych oraz pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innymi podmiotami wskazanymi w uchwale z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji w przedmiocie przyspieszania procedur i zwiększania ilości wydawanych wiz z krajów afrykańskich i azjatyckich w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie objętym zakresem prac komisji. W pierwszej kolejności odbiorę od pana posła dane osobowe, imię i nazwisko. Lech Kołakowski. Lech Antoni Kołakowski, tak? Lech Antoni Kołakowski. Wiek? W czerwcu 61 skończę. Zajęcie? Właściciel gospodarstwa, samorządowiec, polityk, urzędnik. Rozumiem, wykonuje pan te wszystkie czynności naraz, czy aktualne zajęcie? Proszę pana, no aktualnie jestem na komisji u pana. Dobrze, rozumiem, że pana zajęciem jest prowadzenie gospodarstwa w tej chwili, tak? Proszę pana, aktualnie jestem u pana na komisji, nie jestem na wsi, tylko w Warszawie, w Sejmie. Dobrze, nie będę kontynuował tego pytania. Odnotujemy to, co pan powiedział, i samorządowiec, i poseł, i właściciel gospodarstwa. Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań lub fałszywych oskarżeń? Nie. Znamy adres, na który zostało panu dostarczone wezwanie. Jeżeli ten adres się zmienił lub zamierza pan go zmienić, to proszę o przekazanie tej informacji sekretariatowi komisji w celu odnotowania tego adresu w załączniku. Chciałbym zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczyć pana o odpowiedzialności karnej oraz za zeznanie nieprawdy lub zatajanie prawdy z artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. I w tej chwili odbiorę od pana przyrzeczenie. Zgodnie z artykułem 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej proszę wszystkich o powstanie. Bardzo proszę o powtarzanie za mną treści przyrzeczenia. Będziemy to robić krótkimi frazami, żeby nie było żadnych nieporozumień. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając. Niczego nie ukrywając. Z tego. Co mi jest wiadome. Co mi jest wiadome. Dziękuję bardzo. Proszę usiąść. Czy są jakieś zastrzeżenia do przyrzeczenia? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Pouczam pana świadka o przysługujących osobie wezwanej uprawnieniach wynikających z ustawy z artykułu 11c ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Krótko przypomnę te uprawnienia, prawo do odmowy zeznań, prawo do uchylenia się do odpowiedzi na pytanie,
jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić osobę wezwaną lub osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, prawo do żądania, aby przesłuchano ją na posiedzeniu zamkniętym, prawo do odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się na osobie wezwanej obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej, prawo zgłoszenia wniosków o zarządzenie przerwy, prawo o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia, oczywiście w objętej przesłuchaniem sprawie, prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, prawo zwrócenia się z wnioskiem o zmianę terminu przesłuchania, prawo złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu, prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej i wymogi proceduralne, panie pośle, obligują mnie do zadania pytania, czy zrozumiał pan treść pouczenia. Tak. Zrozumiał pan. Czy ma pan jakieś wnioski, czy też chciałby pan skorzystać z możliwości tak zwanej swobodnej wypowiedzi? Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo, tak, będę chciał skorzystać ze swobodnej wypowiedzi. Ale na wstępie pragnę zakomunikować panu przewodniczącemu wysokiej komisji, że ze względów zdrowotnych, ortopedycznych, jeżeli będę musiał czy wykonać zalecenie lekarskie, będę musiał wstać i przejść. Jestem przed operacją. Bardzo proszę, panie pośle, będzie pan mógł skorzystać z takiego prawa. Dlatego uprzejmie dziękuję. Natomiast chcę też na samym początku odnieść się do wypowiedzi pana przewodniczącego Szczerby, który nadużył moich dóbr osobistych w swoich wypowiedziach, ferując to, co pan mówił, co słyszałem, te oskarżenia. Jeżeli pan będzie kontynuował te wypowiedzi naruszające moje dobra osobiste, będę musiał podjąć kroki prawne, panie przewodniczący. Ja rozumiem, że ta komisja jest komisją śledczą, a nie teatrem politycznym. Panie pośle, panie świadku, może tak powinienem lepiej pana tytułować. Czyli będziemy używać sformułowania panie świadku. Po pierwsze, to członkowie i członkinie komisji, dokładnie 11 osób, będą przygotowały sprawozdanie z prac komisji, w której będą opisane wszystkie okoliczności. Panie przewodniczący, ja rozumiem, co pan mówi, ale ja się odnoszę do pana wywiadów. Pana wywiadów, nie do pracy komisji. Dobrze. Ja nic do komisji nie mam. Proszę nie zmieniać tematu. Pan zmienia temat. Dobrze, ja mówię o pańskich wywiadach. Pan nadużył w wywiadach. Panie pośle, ja mam wrażenie, że po tej komisji każdy i każda sobie będzie mógł wyrobić zdanie, czy nadużyłem, czy nie nadużyłem. Pan udzielał wywiadów. W mojej opinii... To są pańskie prywatne opinie. Pan jest przewodniczącym komisji. Skupić się na technicznych obradach komisji, a nie ferować wyroki wcześniej. Nie, ja nie jestem... Szanowny panie, czy pan ma jeszcze jakieś... Wniosek formalny pani Aleksandra. Pani posłanka Aleksandra Leo, wniosek formalny. Ja mam wniosek o to, żeby przejść już do przesłuchań świadka, ponieważ świadek nie jest chyba świadomy, że to komisja jest od przesłuchiwania świadka, a nie świadek od przesłuchiwania przewodniczącego. Szanowna pani, ale nie, poseł... Nie uzyskał pan zgody na zabranie głosu w tym momencie. Nie ma panu... Pan przewodniczący udzielił mi głosu w sprawie swobodnej wypowiedzi. Chcę przejść do meritum po sprawach organizacyjnych. I proszę umożliwić mi swobodną wypowiedź. Ja jeszcze nie zacząłem, a pan mi odbiera głos. Jaka to jest sprawiedliwość? W żadnym zakresie nie odebrałem panu głosu, tylko... To pan będzie ferował już wyroki. Panie świadku, pani posłanka Aleksandra Leo złożyła wniosek o przejście do pytań. Chciałbym poddać pod głosowanie w związku z tym... Dobrze. Czy panowie możecie umożliwić prowadzenie tej komisji? Chciałbym dopuścić świadka do głosu. Panów kolegę, który posła Prawa i Sprawiedliwości 9 kadencji. Bardzo proszę, ma pan głos, panie świadku. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo, ja bardzo chcę podziękować na zaproszenie, wezwanie
na dzisiejsze posiedzenie. Są to bardzo ważne sprawy, które należy wyjaśnić. I chcę poinformować pana przewodniczącego, Wysoką Komisję, że my musimy oddzielić dwie kwestie, jak to cytowane było w mediach tak zwanej afery wizowej, od rzeczywistych działań wynikających z potrzeb polskiej wsi, rynku pracy, sytuacji na wsi, braku rąk do pracy. I ta kwestia jest kwestią zasadniczą. Moja, tak jak powiedziałem, wiedza pochodzi bowiem z doniesień medialnych. Ja rozumiem te działania, rozumiem, że mogły być działania niezgodne z prawem, mogły być wydawane wizy za łapówkę lub fikcyjne potrzeby. Moja wiedza na temat tych problemów w gospodarce, brakiem rąk do pracy, dotyczy sytuacji realnych braków rąk siły roboczej pracy w rolnictwie, szczególnie sezonowej pracy. Do mnie zwróciły się organizacje, branże rolników, ogrodników, sadowników. Jeżeli szanowny pan przewodniczący umożliwi, ja zechcę do meritum sprawy zacytować chociaż kilka fragmentów organizacji rolniczych, branż, związków określających potrzeby. Dzisiaj kluczową sytuacją jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, Polaków, jakościowego i ilościowego. Ale żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe Polski, Polaków, to poza tym, że potrzebna jest ziemia, traktory, sprzęt, materiał siewny, paliwa, środki ochrony roślin, potrzebna jest też siła robocza. Wiele milionów Polaków wyjechało na zachód. Trzeba powiedzieć, że dziś Polska jest w najszczęśliwszym okresie w tysiącletnich dziejach. Jest to najszczęśliwszy czas rozwoju i bezpieczeństwa. I wielu Polaków po akcesji, mając możliwość pracy, wyjechało do Unii Europejskiej. Kilka milionów i stworzył się deficyt. Brakuje dzisiaj w Polsce, w gospodarce, kilka milionów rąk do pracy, ale też brakuje w rolnictwie jako tej podstawowej gałęzi gwarantującej byt Polski, Polaków, polskiego społeczeństwa. Moje działania były oparte na potrzebach przedstawionych przez organizacje rolnicze. To moim obowiązkiem było wskazywanie tych potrzeb, określanie ich. Jeżeli konieczne są wizy, to są organy państwa, które tym się zajmują. W strefie Schengen nie jest możliwe ściągnięcie do Polski, gospodarstw rolnych, na plantacjach, przy obsłudze zwierząt, w przemyśle przetwórnym rolnym. Czy tu przyjadą do pracy w polskim rolnictwie Niemcy, Francuzi, Duńczycy czy Holendrzy, czy inni? Nie przyjadą. Po pracowników musimy sięgać dalej, do innych, dalszych państw. I tu rolą państwa, polskiego rządu, ale też i parlamentu jest zadbanie o bezpieczeństwo żywnościowe, ale żeby to bezpieczeństwo żywnościowe było, muszą być pracownicy sezonowi. Bez tego może nam grozić głód. Polska, polski rząd, polskie władze muszą zabezpieczyć, stworzyć działania zabezpieczające żywność. Polska nie może pozostać jedynie importerem z dalekich krajów, w szczególności być może nawet Ameryki Południowej czy innych. Polska jest silnym producentem żywności. Polska jest trzecią potęgą w Unii Europejskiej pod kątem żywności, roślin, zwierząt, przetwórstwa. Eksportujemy żywności na około 50 miliardów. To jest nasza szansa. To jest utrzymanie dla milionów Polaków. I obowiązkiem jako wiceministra rolnictwa było wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Podejmowane zostały działania formalne w resorcie rolnictwa z udziałem przedstawicieli resortu rolnictwa, resortu MSWiA, MSZ-u, jak również rodziny, pracy, odbywały się spotkania. Spotkania były protokołowane, spotkania były formalne. Uczestniczyli przedstawiciele obsługujący rynki pracy, byli przedsiębiorcy i były też organizacje rolnicze.
Chciałbym w jak najkrótszym czasie, w jak najkrótszym czasie przedstawić najważniejsze problemy. Zacznę, proszę Państwa, od fragmentu listu gospodarstwa ogrodniczego kierowanego na moje nazwisko w Ministerstwie Rolnictwa. Panie pośle, przepraszam, ale bo my tutaj zebraliśmy się na konkretną okoliczność. Tak, która... i właśnie, panie przewodniczący, ale... w tej okoliczności ja wiem, proszę tylko, że... o umożliwienie, bo inaczej ale moje spokojnie. Wystąpienie nie ma sensu. Panie... Proszę mi nie umożliwiać nie, przedstawienia. Nie, panie Szwaku, ja tylko chciałem panu powiedzieć, że te dokumenty, które ma pan w tej chwili w ręku... My... A skąd pan wie? Pan jest Duchem Świętym, co mam w ręku? Nie, otrzyma... Nie wie pan, ja muszę to przedstawić. Panie pośle, bardzo panie przewodniczący, tylko chciałbym... o to mnie komisja tu wezwała. Ja muszę to przedstawić. Nawet jak odbierze pan głos, będę czytał. Nie, panie, tylko chciałem powiedzieć, że wystąpiliśmy do Ministerstwa Rolnictwa i nasi posłowie mają na swoich iPadach wszystkie materiały, gdzie pojawia się pana nazwisko, które zostały wyprodukowane, powstały w okresie, w którym pan sprawował funkcję sekretarza stanu. Więc panie te materiały są znane. Panie przewodniczący, więc proszę zrobić proszę to, panie pośle, w ramach... umożliwić mi swobodną wypowiedź. Tak, proszę. Jeżeli pan uznaje, zabrania mi swobodnej wypowiedzi, nie proszę pana. Napisać na piśmie, co mam odpowiedzieć, to ja panu odczytam. Nie, chciałbym tylko pana poinformować... Na miłość Bosko, proszę pana, żeby pan dał mi głos. Chciałem tylko pana poinformować, że komisja dysponuje tymi materiałami, więc jakby pan mógł pana, w sposób ja nie wiem, taki bardzo dysponuję. Oszczędny, jeśli ja chodzi muszę o czas. To nie są bardzo moje proszę. Słowa. Ja wypowiedziałem. Dobrze, panie bardzo przewodniczący, proszę. To są tak ważne sprawy dla bezpieczeństwa żywnościowego, że to muszę odczytać. Panie pośle, bardzo proszę, ale chciałem tylko pana zwrócić uwagę, że komisja dysponuje tymi materiałami, a przyszedł pan tutaj dla komisji, i żeby odpowiedzieć dobrze, na nasze pytania. Czy komisja bardzo proszę. Ma pismo z dnia 10 listopada 22? Tak, mamy wszystkie pisma, no proszę które proszę przedstawić, jakie to pismo? No to ja chcę odczytać, panie a pan przewodniczący nie ma. Pani posłanka Maria Małgorzata Janyska, bardzo proszę. Dobrze, proszę państwa, kąty. Szanowni państwo, pani posłanka ma głos. Chciałbym kontynuować. Ale panie szanowna pani poseł, panie świadku, ale... czy możemy prosić, żeby pan nie krzyczał, tak żebyśmy w takiej spokojnej atmosferze no mogli tak, wysłuchać. No tak, oczywiście, ale to, proszę mi umożliwić swobodną sposób, wypowiedź. Pan przewodniczący uniemożliwia mi swobodnej wypowiedzi. Jest to gwarantowane. Tylko proszę jest to gwarantowane w tym dokumencie. Tak, tylko konkretnie. Proszę konkretnie, tak? Tak, bardzo proszę bardzo umożliwienie. Bardzo konkretnie. Bo to jest istotna sprawa. To jest najważniejsza sprawa, którą teraz przedstawiam. Proszę państwa, zwróciło się do mnie duże gospodarstwo ogrodnicze. Pisze, panie ministrze, w roku bieżącym bardzo odczuliśmy brak pracowników. Które gospodarstwo, panie świadku? Gospodarstwo ogrodnicze Jerzy Wilczewski, Białousy. W bieżącym roku bardzo odczuliśmy brak pracowników sezonowych do ręcznego zbioru owoców. Przez co niezebranych pozostało blisko 1500 ton borówki, co stanowi 25% tegorocznych zbiorów. Wpływ na taki stan rzeczy miała sytuacja geopolityczna, konflikt zbrojny na Ukrainie, negatywne rozpatrzenie wniosków wizowych dla obywateli Nepalu oraz brak możliwości uzyskania wiz pracowniczych przez obywateli Białorusi. Nie da się zmienić tego, co wydarzyło się w roku bieżącym, ale bardzo ważne jest szybkie podjęcie wszelkich działań, które nie dopuszczą do powtórzenia się takiej sytuacji w kolejnych latach. Gospodarstwo, które wraz z rodziną prowadzę od kilkudziesięciu lat, posiada zaplecze techniczne do uprawy borówki. Zatrudniamy profesjonalną kadrę pracowniczą, która wraz z nami patrzy z niepokojem w przyszłość. Na nic nasze wszelkie wysiłki i starania o najwyższą jakość owoców, skoro nie będzie komu je zbierać. Na marginesie dodam, że w bieżącym sezonie zatrudnienie w naszym gospodarstwie znalazło blisko 2200 pracowników sezonowych, z czego 1500 stanowili cudzoziemcy. Ale to i tak było za mało. Zabrakowało nam około 700 osób w gospodarstwie. Patrząc globalnie na problem pracowników do prac szeroko podjętych w rolnictwie, należy stwierdzić, że jako Polska nie mamy ławki rezerwowej, z którą mogliśmy skorzystać w dobie braku pracowników. Obywatele Ukrainy już nie zapewniają nam stabilności na rynku pracy. Panie ministrze, prosząc o ratunek dla mojego, jak również dla wielu innych gospodarstw, błagam o podjęcie wszelkich starań mających na celu poprawę sytuacji na rynku owoców sezonowych w ogrodnictwie.
Brak rąk do pracy stanowi olbrzymi problem i bez interwencji odpowiednich organów administracji państwowej nie widzę przyszłości dla dalszego istnienia mego gospodarstwa. To jest koniec, panie. Pierwszy, to jest pierwsze. Nie, nie, ale szanowny panie, my te dokumenty pewnie w większości mamy, jeżeli one wpływały do ministra rolnictwa. Więc prosiłbym, żeby... Słyszą, panie przewodniczący. Prosiłbym, żeby pan... Prosiłbym, żeby pan prezentował te dokumenty syntetycznie, a nie odczytywał... To jest swobodna wypowiedź, a nie odczytywanie pism, pism, które do pana wpływały. Ja swobodną wypowiedź określiłem, natomiast muszę w materii sprawy zacytować. Nie, nie, ale pan został wezwany nie na okoliczność tego, że otrzymywał pan jako funkcjonariusz publiczny, poseł czy minister. Pan został wezwany na okoliczność podejmowanych interwencji. Te interwencje, o które... Dobrze, ile tych dokumentów pan jeszcze ma do przeczytania? To bym prosił wybrać te fragmenty, które według pana są najbardziej istotne z punktu widzenia pracy komisji i związane są z legalizacją... Przy każdym dokumencie proszę o minutę albo polecę całość, to będzie ten sam czas. Co pan mówi? Nie, nie, to nie jest też tak, że swobodna wypowiedź, panie świadku, to nie jest odczytywanie dokumentów. Proszę o zrozumienie. Dobrze, proszę, żeby pan wybierał fragmenty tych pism. Materia ustaliliśmy, że jest ich sześć, dobrze? Proszę zacząć. Panie przewodniczący, gdyby pan nie przeszkadzał, to świadek, pan poseł by już dawno skończył swoją wypowiedź. Niech da to do prac, komisja się do... Dobrze, chciałem też powiedzieć, że prosimy o te wszystkie pisma, a my dołączymy je do protokołu, więc żeby pan też nie zapomniał tego zrobić. Szkółkarstwo sadownicze Ryszard Nowakowski. Szanowny... Panie, zwracam się z uprzejmą prośbą o okazanie wsparcia dla całej branży sadowniczej, w której czynnie funkcjonuje. Obecna sytuacja geopolityczna nie ominęła niestety naszej branży. Pozwolę sobie opisać sytuację. Pierwszym najistotniejszym przeciwieństwem jest pozyskanie pracowników do naszych gospodarstw. Dla przykładu, w moim gospodarstwie zostały złożone wnioski wizowe dla 10 obywateli Uzbekistanu na podstawie wojewódzkiego oświadczenia o powierzeniu pracy, jednak pozytywnie rozpatrzony został tylko jeden wniosek. Jak to jest, że jeden polski urząd bez problemu wydaje pozwolenia na pracę dla obcokrajowców, a drugi organ nie respektuje tych zgód przy wydawaniu wiz? Każde takie pozwolenie to koszty, których plantatorom nikt nie zwróci. Rozumiemy, iż Polska przyjęła dużą ilość uchodźców z Ukrainy, jednak te osoby nie spełniają naszych oczekiwań, jak również oferowana przez nas praca nie jest dla nich w żadnym wypadku atrakcyjna. Należy tu zwrócić uwagę na profil osób, które przyjechały. W znaczącej większości są to mieszkańcy większych miast, w tym kobiety i dzieci. Oferowana przez nas praca jest pracą fizyczną w gospodarstwie rolnym. Ponadto z powodu ograniczenia wyjazdów mężczyzn z terytorium Ukrainy cierpimy na niedobory operatorów maszyn rolniczych. W moim gospodarstwie przyjmujemy każdego chętnego, zarówno obywatela Polski, jak i obcokrajowca. Przyjmujemy również kobiety z dziećmi, oferując wszystkim zakwaterowanie. Niestety większość przyjezdnych z Ukrainy rezygnuje po pierwszych dniach i zapoznaniu się z charakterem wykonywanej pracy. Należy tu wyraźnie podkreślić, że branża sadownicza potrzebuje ludzi znających trud pracy na roli. Analogiczne problemy napotykają pracownicy w konsulatach Nowy Deli czy Dżakarcie. Odnosząc się do sytuacji w Nowym Deli, wyrażany problem jest dostęp do polskich wydziałów konsularnych. Dla przykładu, pracownicy z Nepalu muszą stawić się w wydziale konsularnym w Nowym Deli, Indie, który jest oddalony od ich miejsca zamieszkania o 1000 kilometrów. Taka podróż zajmuje im około tygodnia. Następnie jeszcze tydzień koczują na miejscu w oczekiwaniu na decyzję wizową. Wysokie koszty podróży, na które często składają się całe rodziny, w połączeniu z wysokim procent decyzji negatywny, powoduje spadek zainteresowania pracą w Polsce. Ograniczona lista placówek dyplomatycznych nie sprzyja ekspansji polskich podmiotów na nowych rynkach. Niezrozumienie tego problemu będzie skutkowało... Miał być jedną minutę na jedno pismo, panie świadku. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, to są tak ważne sprawy. Ale my mamy te dokumenty. My mamy te dokumenty od pana Nowakowskiego. Dostaliśmy je. To pisze polski producent. Jasne. I proszę o zrozumienie, wysłuchanie. Dobrze. Proszę żeby kolejne to pismo było odczytać, do protokołu. Dobrze? To jeszcze zobaczę tu jakieś chociaż zdanie, które mi umkło.
Bo ja już bym to skończył, gdyby pan przewodniczący umożliwił. Innym kierunkiem dla rozwoju eksportu są rynki Afryki Północnej. Mnie zaciekawiło to zdanie, panie Świadku. Każdy wniosek to koszty. Każdy wniosek wizowy to koszty. Jakie to koszty? Już. Ja jeszcze mam swobodną wypowiedź. Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy. Mamy to, panie pośle, panie Świadku, to pismo. Wszyscy posłowie mają na iPadach cały materiał z Ministerstwa Rolnictwa. Szanowny panie ministrze, w imieniu Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy, reprezentujących sektor szkółkarski, ogrodniczy, zwracam się z prośbą o wsparcie naszego sektora w zakresie pozyskiwania... Nie to pismo. To może ja. Szkółkarstwo, które reprezentujemy, jest ważnym działem produkcji rolniczej, stanowi podstawę rozwoju sadownictwa. Ale pan nawet dat tych pism nie podaje, to nam się trudno zorientować. 15 listopada 22. Szkółkarze są elitą polskich producentów rolnych. W całej branży zatrudnionych jest około 20 tysięcy osób, z czego część stanowią właściciele gospodarstw szkółkarskich, pracownicy stali. Pozostałych pracowników musimy znaleźć. Zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy szacujemy na 8 tysięcy osób. Część z nich potrzebnych jest jako tak zwani pracownicy sezonowi w okresie od marca do listopada. Jednak specyfika pracy w szkółkarstwie sprawia, że najchętniej co roku zatrudniliśmy tych samych pracowników, ludzi, którzy znają tę pracę. Przeszkodą jest tu niemożliwość przez Panie pośle, to jest znowu pan Nowakowski, pan czyta drugi list pana Nowakowskiego. Musimy zatrudnić, dlatego skazani jesteśmy na zatrudnienie, o ile tacy się znajdą co roku innych ludzi znających się na pracy w szkole. Panie Świadku, przepraszam bardzo, czyta pan drugi list pana Nowakowskiego, Ryszarda Nowakowskiego. Pierwszy list pan Nowakowski napisał jako, rozumiem, sadownik, a teraz pisze jako stowarzyszenie, ale to jest to samo. Dobrze, czy teraz też będzie pan Nowakowski? Teraz następny dokument. Czy też pan Nowakowski? Jest kolejne pismo. Nie, kto podpisał ten dokument? Już. Kolejne pismo też tego stowarzyszenia. No właśnie, nie. To pokazuje, jak ważkość... A już niech pan nie czyta, bo to jest jedna i ta sama osoba. Związek... Dobra, to teraz, szanowni państwo... Dobrze, to jest ostatnie pismo, bardzo proszę. Nie, jeszcze trzy. Po kolei pan obiecał sześć. Ale nie pana Nowakowskiego, bo znamy te pisma wszystkie. Nie, Nowakowski nie. Teraz będą ciekawsze. Związek Sadowników RP. Zgodnie z rozmową w czasie ubiegłego tygodnia spotkanie przesyłam informacje z znalezienia pracy cudzoziemców w polskim ogrodnictwie, a szczególnie sadownictwie. Pierwsze, w załączniku są liczby mówiące o pracownikach sezonowych, które każdego roku podejmują pracę w charakterze pomocnika przy zbiorach. Można je traktować jako roczne zapotrzebowanie na cudzoziemców w branży ogrodniczej. Dwa. Sytuacja w Ukrainie spowodowała braki na rynku pracy, zwłaszcza mężczyzn. Moim zdaniem są małe szanse, żeby w przyszłości mężczyźni mogli dojechać. Trzy. Uchodźcy z Ukrainy nie rozwiążą problemy, gdyż są to głównie kobiety z małymi dziećmi, mieszkańcy miast, osoby dobrze sytuowane, a takowe nie chcą pracować w rolnictwie. Wyjściem z problemu jest zatrudnienie osób z krajów nieco dalej położonych, bo w tej części Europy nie ma chętnych do pracy w rolnictwie. Piąte. W kręgu naszych zainteresowań są następujące kraje. Uzbekistan, Indie, Nepal, Sri Lanka, Tajlandia, Laos, Kambodża, Malezja, Indonezja, Filipiny i niektóre z krajów afrykańskich. Nigeria, Zimbabwe, trzy kropki, to znaczy inne. Wszystkie te kraje są zainteresowane podjęciem pracy przez swoich obywateli w Polsce. Warunki finansowe i inne są ich zawadalającymi. Barierą w pozyskaniu siły roboczej z tych krajów jest mała ilość wydawanych wiz z pozwoleniem na pracę. Siódme. Niektóre kraje, na przykład Uzbekistan, są na liście potencjalnie ryzykownych i stąd skomplikowana procedura wydawania wiz wymagająca opinii polskich służb, co znacząco wydłuża. Jeszcze dwa punkty. Ósme. W przypadku kilku krajów, na przykład Nepalu, Sri Lanki, problemem jest brak polskich konsulatów w tych krajach, co wymaga dojazdu do konsulatu w New Delhi. Wielu na to nie stać, inni nie mają możliwości. Dziewiąte. Nagminne jest niewydawanie wiz bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
co przy poniesionych kosztach opłaty za rozpatrzenie wniosku stawia nas w pozycji mało wiarygodnego partnera. I wnioski, tu ciekawe. Pierwsze, trzeba doprowadzić do uproszczenia procedury wydawania wiz w przypadku niektórych krajów. Panie Światku, miało być dwa jeszcze. Panie przewodniczący, proszę nie przerywać, bo to jest najważniejsza organizacja, najważniejsza w Polsce organizacja, daje wnioski. A kto tam jest przewodniczącym tej organizacji? Nie ma pan głosu. Panie pośle, proszę kończyć to pismo już. Pierwszy wniosek. Trzeba doprowadzić do uproszczenia procedury wydawania wiz w przypadku niektórych krajów, na przykład Uzbekistan. Drugie. Trzeba zwiększyć liczbę konsulatów i utworzyć nowe w niektórych krajach, na przykład Nepal, Sri Lanka. Trzecie. Trzeba dać możliwość składania wniosku wizowego online, w tym odbioru wizy. Czwarte. Podpisać dwustronne porozumienie z kilkoma krajami w sprawie rekrutacji, wydawania wiz, ubezpieczenia i tym podobnie, jak robią to inne unijne kraje, a także na przykład Korea Południowa, Izrael, Australia, Nowa Zelandia. Pozdrawiam, Mirosław Maliszewski, Związek Sadowników RP. Jeszcze dwa. Dobrze, kolejne pismo i kończymy. A to jest pan poseł z PSL-u, tak? Przewodniczący Komisji Rolnictwa. Kończymy. Jeszcze dwa. Dobrze, panie pośle, ale bo my się zgodziliśmy na bardzo... Nie, spokojnie. Zgodziliśmy się na bardzo specyficzną, wolną wypowiedź, którą jest odczytywanie pism kierowanych do pana. Szanowny panie prosiłbym, żeby pan spróbował jako parlamentarzysta, minister, spróbować podsumować to wszystko. Gdyby pan przewodniczący umożliwił, dobrze, już by tych dwóch dokumentów nie było. By był omówiony, a tu odłożone. A można poprosić, żeby w międzyczasie zbudować ten dokument, żeby udostępnić te pismo pana przewodniczącego Maliszewskiego, członku komisji? Panie pośle, nie ma pan głosu, ale wszystkie dokumenty zostaną skserowane, więc nie potrzeba. Z tego, co się orientuje, zresztą ma pan je na iPadach. Szczerba może o to poprosić, ja nie. Proszę kontynuować, panie pośle. Zostało panu dwa dokumenty, które pan chce fragmentarycznie odczytać. I kończymy. Kolejny, Związek Szkółkarzy Polskich. To... Grzegorz Falkowski. To nie było czytane jeszcze. Było. Nie, Falkowski nie był czytany. Tam był czytany dwukrotnie. Pan Nowakowski, dobrze. To tak, teraz, to jest to przedostatnie pismo, tak? Tak. Bardzo proszę. Związek Szkółkarzy Polskich, Grzegorz Falkowski. W nawiązaniu do spotkania w zakresie... przedstawi informację... Proszę konkluzję. Pewnie konkluzja powinna być na samym końcu. Do konkluzji to jest kilka punktów. Pierwsze, umożliwienie pracownikom zagranicznym zatrudnionym w oparciu o zaproszenie do pracy sezonowej ubiegania się o kartę pobytu bez konieczności opuszczania kraju. Wielu szkółkarzy zatrudnia cudzoziemców w ramach zezwoleń na pracę sezonową i chciałoby, aby mogli oni wnioskować o kartę pobytu. Praca w szkółkarstwie traktowana jest jako praca sezonowa, w związku z czym pracodawcy mogą zatrudniać cudzoziemców tylko na 9 miesięcy w roku. Tymczasem szkółkarze mają możliwość zaoferować pracę pracownikom przez cały rok w ramach swojego PKD rozmnażanie roślin. Przy pracy sezonowej ubieganie się o kartę stałego pobytu jest wyłączone. Co roku pracownicy muszą wyjechać i od nowa muszą załatwiać sobie wizy, co powoduje, że wielu pracowników dobrych, wykwalifikowanych odchodzi do innych branż. Jeżeli któryś z pracowników zatrudnionych na 9 miesięcy zechce wyjechać na święta, jego powrót bez wizy jest niemożliwy. Pracodawca znów musi wysłać zaproszenia. Pracownik musi stanąć w kolejce po wizę, którą otrzyma na 9 miesięcy. Zakładając, że przyjedzie jak zwykle pod koniec stycznia i przepracuje 9 miesięcy, w październiku będzie musiała wyjechać, mimo że nadal jest praca i możliwe zatrudnienia. Dobrze. Drugie, zniesienie obowiązku przeprowadzenia tak zwanego testu rynku, który jest wymagany dla obywateli, którzy nie mogą pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Oczekiwanie na uzyskanie informacji starosty stwierdzające, że w regionie nie ma rodzimych specjalistów gotowych do podjęcia pracy trwa około 4 tygodni. Rezygnacja z testu rynku mogłaby realnie przyspieszyć składanie wniosków o zezwolenie oraz ich rozpatrywanie. Trzecie, usprawnienie pracy jednostek zagranicznych odpowiedzialnych za wydawanie wiz, aby skrócić czas oczekiwania. Problem jest też to, że na przykład w przypadku pracowników składających wnioski w Nepalu około 90% wniosków jest odrzucanych. Złożenie wniosku jest kosztowne i taki wysoki procent odrzucanych wniosków sprawia, że bardzo...
Proszę? To kosztuje kilka dolarów. Szanowny panie przewodniczący. Ale pan odczytuje pismo, panie przewodniczący. Proszę nie komentować. Ja cytuję suwerena i szanuję to. I proszę umożliwić. Proszę wybrać te fragmenty, jak się umówiliśmy, które są kluczowe. To proszę kontynuować. To jest przedostatnie pismo, jak powiedziałem. Szanowny panie przewodniczący, czytam, cytuję. Złożenie wniosku jest kosztowne i taki wysoki procent odrzucanych wniosków sprawia, że bardzo niewielkiej liczbie wnioskującym udaje się pozwolenie uzyskać i przyjechać do Polski, co demotywuje do składania wniosków. Czwarte, elektroniczne składanie dokumentów przez cudzoziemców do instytucji wydającej zezwolenia na pracę i pobyt czasowy. W tej chwili możliwe jest złożenie elektronicznych dokumentów o zezwolenie na pracę przez pracodawcę. Natomiast cudzoziemiec ubiegający się o pobyt czasowy dokumenty składa osobiście w urzędzie po uprzedniej rezerwacji kolejki przy każdej wizycie w urzędzie. Możliwość złożenia elektronicznej przez cudzoziemca dokumentów do urzędu pozwoliłaby na efektywniejsze i szybsze zastosowanie postępowań administracyjnych. Przechowywanie dokumentów przekazanych w formie elektronicznej do jednego urzędu prowadziłoby do budowania historii pobytowej i usprawnienia rozpatrywania wniosków o pozwolenie na pracę i pobyt składany po raz kolejny. Piąte. Na chwilę obecną najprostszą formą zgłoszenia podjęcia pracy przez cudzoziemca jest powiadomienie o podjęciu pracy składane do powiatowego urzędu pracy, jednakże ma jedną wadę. Nie rodzi obowiązku wyrejestrowania złożenia zakończenia pracy przez cudzoziemca. Szóste. Oczekiwana zmiana to także możliwość zatrudniania pracowników na umowę zlecenia z potwierdzeniem tego w terminie 7-14 dni od rozpoczęcia pracy na podstawie oświadczenia wysyłanego do Urzędu Pracy z każdego kraju. Tak teraz jest w przypadku osób z Ukrainy, które przemieszczają się z terenów objętych działaniami wojennymi. Procedura jest prosta. W przypadku kontroli Straży Granicznej nie ma problemu z brakiem oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, na które czekało się kilka dni, nawet dwa tygodnie. W tym czasie pracownik był nielegalnie, mimo złożenia zamiaru powierzenia pracy w Urzędzie Pracy. Pracownicy stali są bardzo mobilni, to znaczy szukają permanentnie lepszych warunków, więc potrzebna jest szybka procedura, bo niekiedy pracownik zostaje kilka dni, odjeżdża. Siódme. Problem jest też to, że zarówno wypełniając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców, jak i zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca, nie może wpisać daty bieżącej, tylko taką, jaką pozwala wpisać system przy wypełnianiu formularza. I ja już tu skracam, żeby formularza nie dziękuję czytać, bardzo. Ale nie, ten formularz skracam. Proszę nie pisać załączników, panie pośle. Reasumując, osoba przyjeżdża, nie ma się gdzie podziać, bo wolno ją zatrudnić dopiero w późniejszym okresie, co przedstawia piszący jest sytuację absurdalną. Ósme. Słusznym byłoby też, aby sami rolnicy określali, czy PKD, rozmnażanie roślin, jest rodzajem zatrudnienia sezonowego czy stałego. I to jest bardzo ważne, szanowni państwo. W zależności od faktycznego charakteru pracy i potrzeby zatrudnienia i w zależności od tego mogli zatrudniać sezonowo lub na kartę czasowego pobytu. Dziewiąte. Wielu szkółkarzy postulowało możliwość zatrudnienia pracowników w szkółkach na oświadczenie na 24 miesiące w ramach PKD rozmnażanie roślin. I to się też powtarza, to trzeba brać pod uwagę. Z analizy odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie zaplanowane przez szkółkarzy prace zostały wykonane wobec niedoboru pracowników, można wyciągnąć dwa wnioski. Wiele prac nie zostało wykonywanych w terminie lub wcale z braku nie wykonano z racji braku rąk do pracy. Szkółkarze starali się przede wszystkim wysyłać zamówione rośliny, przez co brakowało pracowników do wykonywania prac związanych z produkcją, szkółkowaniem roślin, przycinaniem, nawożeniem. Wiele prac w gruncie w ogóle się nie odbyło, to znaczy wysadzanie kolejnej produkcji do gruntu, formowanie drzew, przycinanie koron, tyczkowanie drzew. Straty są rzędu kilkuset tysięcy złotych na szkółkę. Z racji tego, iż części produkcji jest po prostu złej jakości, krzywego drzewa nie da się wyprostować. Staje się ono kosztem, a nie potencjalnym przychodem. To jest bardzo ważne. Część szkółek, która wykonała wszystkie niezbędne prace, wskazywała na konieczność zatrudnienia pracowników przez firmy zewnętrzne, agencje
pracy tymczasowej. No właśnie. A niestety koszty z nimi związane były wyższe w porównaniu do pracowników lokalnych około 15-20%. Dziękuję bardzo. I ostatnie... Grzegorz Falkowski. I ostatnie pismo, panie, w ramach wolnej wypowiedzi. Już momencik. Bo... Ja tylko mogę się w tym czasie odnieść, że koszty składania wniosku wizowego przez pośredników w Indiach są określone w umowie pośrednictwa. To było na początku 9 dolarów, później było 10 dolarów. Więc ja rozumiem, że ci panowie piszą o innych kosztach, ale co do tego za chwilę dojdziemy, do tych innych kosztów, które się mogą pojawić. A my też możemy się do czegoś odnieść, panie przewodniczący? Nie, teraz jest tak powolna wypowiedź. Mogę. Pana czy świadka? Mogę. Bardzo proszę, ostatnie pismo i tutaj w tej sprawie będę rygorystyczny. Panie przewodniczący, po tym piśmie bardzo dziękuję, proszę umożliwić. Bardzo proszę rozpocząć swoje odczytywanie fragmentów, wybranych fragmentów pisma, które konkludują ten problem, który pan naświetlił. I zobaczymy, jak pan się później wziął do roboty i co pan w tej sprawie zrobił. Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej Bartłomiej Milczarek. Witam. W imieniu członków Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej jeszcze raz dziękuję za zwrócenie uwagi na zagadnienie rosnącego problemu niedoborów pracowników branży rolnej i zorganizowanie w tej sprawie spotkania. Już w tym roku w wielu gospodarstwach produkujących borówkę nie wszystkie owoce zostały zebrane i część plonu pozostała na krzewach, a wielu zbiór nie odbył się na czas, co negatywnie wpływało na jakość owoców deserowych. Straty możemy śmiało liczyć w milionach euro i złotych. Dostępność pracowników już jest i będzie kluczowym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie naszych gospodarstw i ich ewentualny rozwój. Jeśli sytuacja się nie zmieni, będziemy musieli ograniczać powierzchnię upraw, a niektórzy całkowicie zamkną gospodarstwa. W nawiązaniu do poruszonych tematów i oczekiwania danych liczbowych wysyłam szacowane ilościowe zapotrzebowanie na pomocników sezonowych na polskich plantacjach borówki ze względu na praktycznie całkowitą ręczną pielęgnację krzewów i zbiór. Ilości te są znaczne i mają charakter sezonowy. Szacunki odnoszące się do pracowników oparte są na szacunkach dotyczących powierzchni uprawy. Dane oficjalnie uważamy jednak za niepełne. Oceniamy, że w tej chwili powierzchnia upraw przekracza 15 tysięcy hektarów i nadal rośnie. Zapewne w ciągu 2-3 lat przekroczy 20 tysięcy hektarów. W związku z powyższym wynika, że na dzień dzisiejszy na plantacjach, to jest plantacjach borówki, potrzebujemy około 150-170 tysięcy zbieraczy w sezonie zbiorów lipiec, sierpień, wrzesień. Około 7-8 tysięcy pomocników w czasie pielęgnacji przygotowujących plantacje do owocowania marzec, czerwiec. Adekwatnie do wzrostu powierzchni upraw i dorastania młodych nasadzeń spodziewamy się wzrostu zapotrzebowania do ponad 200 tysięcy zbieraczy w sezonie zbiorów, 10 tysięcy pomocników. Zdajemy sobie sprawę, że borówka jest jedną z wielu upraw wymagających tak dużych nakładów pracy ręcznej. Bez podjęcia szybkich i jednoznacznych działań i pilnego wdrożenia rozwiązań umożliwiających pozyskiwanie pracowników z krajów bardziej odległych niż Ukraina, przyszłość naszych upraw i wielu innych gatunków stanie pod znakiem zapytania. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, ja zacytowałem fragmenty kilku pism organizacji, stowarzyszeń producentów owoców, warzyw, upraw sadowniczych polskich plantacji. To można określić jako działy specjalne, ale kolejną grupą są uprawy gospodarstw tych roślin tradycyjnych, zbóż, kukurydzy, okopowych, roślin strączkowych, motylkowych, traw. I proszę Państwa, to mówię o uprawach roślinnych. Kolejną grupą są w Polsce gospodarstwa hodujące zwierzęta.
Jest to bydło mleczne, bydło mięsne. Szacujemy, że w Polsce jest jakieś 6,5 miliona sztuk bydła. W tym samych krów mlecznych szacowane jest od 1,8 miliona do 2 milionów. I tu, proszę Państwa, pan wiceprzewodniczący się uśmiecha. Naprawdę, to jest ciężka praca, ale to rozprasza. Nie można się śmiać z pracy rolnika. Proszę się na mnie patrzeć. Ja to odczułem jako lekceważenie. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisja, to są takie dygresje. To jest takie rozśmieszanie teatra. To jest ciężka praca rolnika. Panie świadku, proszę się na mnie patrzeć. Nie patrzycie tam, to będzie panu lepiej. Panie pośle, jutro do rolników pan pójdzie, się tak pośmieje. Ma pan minutę, żeby skonkludować swoją wypowiedź swobodną, która swobodną wypowiedzią nie była, tylko odczytywanie dokumentów. Cały czas mi ktoś przerywa. Pan wiceprzewodniczący Sowa mierzy czas. Minuta. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, chcę zapytać, i to naprawdę formalnie, czy ktoś z państwa... Jesteśmy od pytania, panie Ale świadku. No to uzyskać informację. To uzyska pan w naszych pytaniach tę informację. Czy ktoś z państwa pracował na gospodarstwie rolnym? Czy ktoś z państwa doił krowy? Czy orał ziemię? O, to cieszę się, to rozumiecie to pracę. Dziękujemy bardzo. Proszę pozwolić, ja chcę w ramach skończyć konkluzję swobodnej wypowiedzi. Także po kwestiach ogrodników, sadowników, gospodarstw produkujących produkcję roślinną, w kwestiach produkcji zwierzęcej. 6,5 miliona sztuk bydła, ciężkiej pracy przy chowie, przy odchowaniu młodych, przy tych ciężkich pracach związanych z zadawaniem pasz, z wywożeniem obornika, z tymi zapachami. Dobrze, panie, my wiemy, jak wygląda praca w rolnictwie, albo się domyślamy, natomiast... Ale też chcę powiedzieć kolejny. Proszę, mamy kilkanaście milionów... Odnosi do okoliczności związanych z powołaniem komisji. To kwestię. Mamy kilkanaście milionów tuczników hodowanych. Jesteśmy liderem europejskim, 4,5 miliona ton drobiu. Jest to potężna praca do wykonania. Dobrze. Średnia wieku w Polsce rolnika jest powyżej 50 lat. Nie ma następców gospodarstw. Także to, że państwo polskie, w tym resort rolnictwa, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych gospodarstw, braku rąk do pracy, podejmowane zostały działania mające na celu, jeżeli nie ma wśród bliższych państw ściągnięcia pracowników sezonowych, jak również pracowników na cały rok, na przykład przy obsłudze zwierząt, ale panie też pośle, chcę powiedzieć przy przetwórstwie spożywczym pracowników z dalszych części, z Azji, z Afryki. Jeżeli nie będzie tych pracowników, nie będzie żywności. Każdy z państwa chętnie chciałby zjeść zdrową polską żywność. Dobrze. Ten serek, masło, to nie jest oświadczenie poselskie, panie świadku. Ja bardzo dziękujemy. O konieczności. Dobrze, już pan skończył. Ale czy pan przewodniczący na śniadanie jadł polską żywność, zdrową żywność? Proszę zrozumieć. Przepraszam, to nie jest przedmiotem okoliczności. Ja wiem. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zaczynamy serię pytań. Dziękuję panu. Musimy posługiwać. Kończymy wypowiedź. Ostatnia kwestia. Kończymy tę wypowiedź swobodną. Panie przewodniczący, ostatnia kwestia. Ja wychodziłem naprzeciw oczekiwaniom związkom producentów organizacji. Interweniowałem też, pisząc pisma do organów państwa, czy jako poseł, interweniując w ramach pracy poselskiej, wychodząc naprzeciw polskiej gospodarce, polskiemu rolnictwu, braku pracowników sezonowych, gospodarczych. My musimy zapewnić rozwój naszego kraju, bo poza kryzysami geopolitycznymi czy zagrożeniem militarnym, to najważniejszą sprawą bezpieczeństwa naszego państwa jest zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego. I państwo polskie spisuje się. Dobrze. Czy do wyborów, czy po wyborach, Dziękuję czy poprzedni bardzo. Rząd, czy nowy rząd. Dobrze. Musi się nad tym pochylić. Dzisiaj są problemy na wsi. Dzisiaj trzeba wychodzić na wieś z tymi problemami. Państwo polskie musi pomagać. Dobrze, my to wszystko wiemy. To nie jest okoliczność, na którą pana wezwaliśmy. Bardzo dziękuję za swobodną wypowiedź. Bardzo dziękuję za swobodną wypowiedź. Chciałbym powiedzieć Wysokiej Komisji, że to jest po raz ostatni, kiedy
świadek nadużywa zaufania tak naprawdę komisji w zakresie odczytywania dokumentów, a nie udzielania swobodnej wypowiedzi, do której zgodnie z ustawą o Sejmowej Komisji Śledczej jest uprawniony. Szanowni Państwo... Panie Przewodniczący, to... Nie, nie, Pan już nie ma teraz głosu, teraz ja mam głos. Bardzo dziękuję. Proszę się napić wody, odpocząć chwilę, a ja... Jesteśmy bardzo grzeczni. I przechodzimy do tradycyjnej serii pytań. Ponieważ pan korzystał z materiałów pomocniczych, ja też z nich skorzystam. Bardzo proszę o... Panie przewodniczący, jeżeli... Bardzo proszę... Formalnie... Nie, nie teraz, za chwilę. Jak pana prosiłem, mam taką potrzebę zdrowotną wyprostowania nogi ze względów zdrowotnych. Proszę mi to umożliwić. Tutaj na miejscu, tak? Tak, przejść. Proszę bardzo.